Cześć, Staszek Lubański z One Systemu. Tomek Turek, Vim Software. Tomku, awarie krytycznej maszyny zdarzają się w każdej organizacji. Powiedz mi proszę, co możemy zrobić, aby odzyskać natychmiast te dane? Mamy taki mechanizm jak Instant VM Recovery, czyli możliwość odzyskania całej maszyny bezpośrednio z pliku backupowego, tak naprawdę zautomatyzowane, bez wykorzystania infrastruktury produkcyjnej, po to, żeby w ciągu kilku minut taka maszyna była dostępna dla administratora. Zademonstruję, w jaki sposób możemy takie odzyskiwanie skonfigurować. Instant VM Recovery, czyli jak wspomniałem, mechanizm służący natychmiastowemu odzyskaniu maszyny wirtualnej i tak, żeby pokazać, w jaki sposób możemy to skonfigurować. Patrząc na konsolę, przechodzimy oczywiście do zakładki z backupami, ponieważ potrzebujemy mieć już wykonaną kopię zapasową, aby takie odzyskiwanie było możliwe. I od razu jako ciekawostkę wspomnę, że dowolny typ backupu może zostać w ten sposób odzyskany, więc tutaj widzimy maszynę fizyczną, linuxową, którą możemy odzyskać do środowiska, czy to vSphere, czy Hyper-V. Podobnie będziemy mieli z maszyną fizyczną, windowsową. Tutaj mamy ikonę maszyny vSphere'owej, proszę zobaczyć, jak i również maszynę Hyper-V. Warto tutaj wspomnieć, że jak widać na demie, mamy zarówno opcję odzyskiwania do vSphere'a, jak i do Hyper-V i tutaj Vim automatycznie wykona konwersję takiej maszyny do odpowiedniego formatu, więc jesteśmy w stanie to odzyskiwanie zrobić nawet cross-platform pomiędzy vSphere'em a Hyper-V, jak i również pomiędzy środowiskiem fizycznym a środowiskiem zwirtualizowanym. Weźmy teraz maszynę wirtualną, którą będziemy chcieli odzyskać, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy, zrobimy najbardziej typowy sposób odzyskiwania, czyli odzyskanie maszyny vSphere'owej do vSphere'a. Wybieramy maszynę, która ma być odzyskana. Standardowo Vim wybierze nam ostatni punkt przywracania. Oczywiście możemy to zmodyfikować, jeśli posiadamy tych punktów odzyskiwania więcej. Wybieramy tryb odzysku, czy odzyskujemy do oryginalnej lokalizacji, czyli standardowy scenariusz disaster recovery, gdzie nie istnieje maszyna produkcyjna, czy też to, co zazwyczaj robimy, odzyskujemy maszynę na boku, chociażby z inną nazwą, po to, żeby mieć być może ten oryginalny egzemplarz na potrzeby jakiegoś data miningu, być może na potrzeby security, czy też forensics. Wybieramy lokalizację takiej maszyny. U siebie można zobaczyć, że wybrałem, żeby to była inna lokalizacja. Zmienię nazwę takiej maszyny. Wybieram hosta, wybieram folder, wybieram pulę zasobów, mogę zdefiniować nowe BIOS UID. Tutaj mogę zdecydować, który z datastorów będzie wybrany do przechowywania pliku zmian. Teraz standardowo to, co Vim robi, no to oczywiście wystawia kopię zapasową ze swojego repozytorium, czyli ze repozytorium kopii zapasowych i zmiany również jako plik delta przechowuje na tym repozytorium. Możemy, jeśli macierz produkcyjna cały czas jest dostępna w naszym środowisku, takie zmiany od razu przepisać na macierz produkcyjną, żeby w przypadku późniejszej migracji te dane szybciej zostały przeniesione na storage produkcyjne. Następnie mamy również możliwość przeskanowania zawartości backupu najnowszą sygnaturą antywirusa, po to, abyśmy byli pewni, że na przykład w przypadku ataku ransomware'owego ten backup, który odzyskujemy, nie został już zainfekowany, żeby była pewność, że bezpieczne dane zostają faktycznie odzyskane. My tego nie będziemy robić ze względu na obostrzenia czasowe. Klikologia next, 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 finish. Nie będę podpinał maszyny do sieci, ponieważ jej produkcyjny odpowiednik cały czas w tej sieci się znajduje, ale mogę ją jak najbardziej włączyć. Klikam w tym momencie finish i rozpoczyna się proces odzyskiwania danych. Możemy zobaczyć, co się dzieje. Odzyskuję maszynę z Exchange'em, podłączam się do mojego hosta wirtualizacyjnego. To, co Vim wykonuje pod spodem, to podłącza swoje repozytorium kopii zapasowych jako datastore NFS-owy do hosta ESX-owego, czyli nasze ESX-y widzą zupełnie nowy storage, widzą na nim folder maszyny wirtualnej, więc ESX jest gotowy do tego, żeby taką maszynę opublikować. W praktyce cały ruch storage'owy jest przechwytywany przez Vima, wysyłany poprzez nasz backup serwer do repozytorium kopii zapasowych, czyli w locie czytamy ze skompresowanej, zeduplikowanej kopii zapasowej. Blokujemy oczywiście pliki. Sprawdzamy, czy mamy wystarczająco dużo miejsca na odtworzenie takiej maszyny. Oczywiście musimy zmieścić ten plik zmian, więc minimum 10 GB jest rekomendowane. Włączana jest taka maszyna i za chwilę będziemy już ją mieli dostępną w naszym środowisku. I na końcu możemy zobaczyć, mamy informację, że jesteśmy gotowi do migracji takiej maszyny. To jest również dość ważny element, ponieważ działamy tutaj na repozytorium kopii zapasowych. W momencie, kiedy odzyskamy środowisko produkcyjne, czy też odzyskamy macierz produkcyjną, chcemy przenieść ją z środowiska backupowego na środowisko produkcyjne. I tutaj Vim pozwala na wykorzystanie albo natywnych mechanizmów VMware'owych, czyli tutaj możemy wykorzystać vMotion, Storage vMotion, w przypadku Hyper-V to oczywiście może być Live Migration, lub też jeśli nie mamy licencji na tego typu rozwiązania, czy też migracja, którą chcemy wykonać, nie pozwala na wykorzystanie natywnych mechanizmów wirtualizatora, dajemy możliwość wykorzystania naszego własnego mechanizmu. Taka maszyna została opublikowana,
Mogę ją tutaj podejrzeć na górze w zakładce Instant Recovery, klikam na nią prawym przyciskiem myszy i teraz mam opcję zmigrowania takiej maszyny do produkcji, no i tutaj ponownie albo będzie Storage vMotion wykorzystane pomiędzy tym data storem NFS-owym, czyli efektywnie naszą macierzą backupową, a naszym storage'em produkcyjnym. Mogę otworzyć konsolę do takiej maszyny, jeśli chcę wykonać jakieś zadania administracyjne na niej, lub też mogę ją po prostu odpublikować. Pamiętajmy, że jest to normalna maszyna wirtualna, więc administrator wirtualizacji może się zalogować na hosta SX-owego, na vCenter, widzi to jako zwykłą maszynę, może na takiej maszynie działać. Jeśli wybiorę opcję migracji do produkcji, Vimi zweryfikuje największy data store, na jaki jestem w stanie przenieść taką maszynę, automatycznie zostanie wybrany, oczywiście mogę to zmodyfikować i zapyta, w jaki sposób miałbym te dane przesłać pomiędzy lokalizacjami. Możemy wymusić tryb migracji danych Vimowym kodem, nie musi to być oczywiście kod wirtualizatora. Jeśli tego nie zrobimy, to w tym momencie zostanie sprawdzone, jakie tryby są dostępne i zostanie wybrany ten online'owy, czyli właśnie w domyśle natywny vSphere'owy lub też Hyper-V. Także poczekajmy, aż ta weryfikacja dobiegnie końca i w tym momencie będziemy w stanie zobaczyć, co tak naprawdę zostało wybrane przez samego Vima. W międzyczasie warto też wspomnieć, że nie ma limitu liczby maszyn, które możemy w ten sposób migrować, czyli gdybyśmy potrzebowali odzyskać, później przemigrować na przykład 3, 5, 10 krytycznych maszyn, nie ma z tym żadnego problemu od strony samego software'u, jak i również mamy możliwość odzyskiwania wielu maszyn w ten sposób w jednym momencie. Mówię o tym, ponieważ jeśli Państwo kojarzycie Vima na przykład sprzed kilku lat, kiedyś był to proces sekwencyjny per maszyna, obecnie możemy wybrać nawet w krytycznych przypadkach całe środowisko i włączyć je w tym samym momencie w tym trybie instant. No i tutaj możemy zobaczyć, w tym wypadku akurat zostanie wybrana opcja smart switch, czyli będzie to nie live migration, czyli tutaj akurat będzie to przeniesienie plików maszyny, będzie to uśpienie takiej maszyny, suspend maszyny, przesłanie ostatnich bitów i resume zrobiony już na nowym storage'u, czyli to będzie wykonany ten kod Vimowy do migracji takiej maszyny. Ewentualnie, jeśli robiliśmy tylko i wyłącznie testy, możemy taką maszynę po prostu odpublikować. W tym momencie Vim oczywiście wyłączy nam maszynę wirtualną, wyrejestruje ją z vCenter i jakikolwiek plik zmian zostanie w tym momencie usunięty, więc tego typu testy możemy na przykład wykonać, czy to na potrzeby audytowe, czy na potrzeby sprawdzenia, czy backup jest odzyskiwalny. Tomek, bardzo dziękuję za prezentację. Myślę, że to jest bardzo użyteczne narzędzie dla naszych klientów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo.